kelnera. Jak to wygląda od kuchni? Jesteś zdenerwowany? Przygotowywałeś się w jakiś sposób specjalny? Zadałeś inne śniadanie na przykład? Nie, nie, nic takiego nie miało miejsca. Podchodzę normalnie do tych zajęć, tak jak nawet jakbym nie był pierwszym trenerem. Mieliśmy pewien plan pracy ułożony i w tym momencie z niego nie rezygnujemy. On został przygotowany jeszcze przed przejęciem przeze mnie funkcji pierwszego trenera, także tutaj było wszystko ustalone i trzymam się tego harmonogramu, który obiecałem trenerowi, że będzie podtrzymany i podchodzę spokojnie do tych zajęć. Miałeś kilkanaście dni na to, żeby się oswoić z tą decyzją, że będziesz pierwszym trenerem Zagłębia Lubin. Czy w jakiś sposób zmieniło się twoje spojrzenie na piłkę? Może nie w sposób drastyczny, ale pewne sprawy musiałeś przewartościować, prawda? No na pewno. Ja będę na co dzień z drużyną i to, że powiedziałem trenerowi, że będę wykonywał to, co żeśmy sobie wcześniej założyli, to nie świadczy o tym, że to będzie dosłownie robione. Ja będę zespołem, ja będę widział, jak ten zespół wygląda i pewne rzeczy nieraz mam świadomość tego, że trzeba będzie zmienić. Więc tutaj zdaję sobie z tego sprawę. A czy się przygotowałem? No wiadomo, no jak chyba każdy w jakiś sposób chce dobrze to wszystko poprowadzić. Tak samo ja. Pierwsze dni urlopu, można powiedzieć te święta, nowy rok spędziłem myśląc tylko o rodzinie i najbliższych, ale już po nowym roku wszystko było podporządkowane mojej pracy i tutaj gro czasu, kiedy dzieci były poza domem, były w szkole, w przedszkolu, spędzałem przy książkach i analizowaniu tego, na co muszę zwrócić uwagę jeszcze w tym okresie przygotowawczym. Trenerzy, nie wiem, pokroju Rafała Latowskiego czy Sławomira Michniewicza, próbując dotrzeć do piłkarzy, często czytają książki, posiłkują się jakąś taką fajną sentencją. Czy ty jakąś sobie już wyszukałeś, którą byś chciał skierować do piłkarzy? Nie, ja takich sentencji nie mam tutaj. Akurat przez czas, kiedy grałem w piłkę, jakoś aż tak do tego nie podchodziłem. Wydawało mi się, że ja mam usłyszeć od trenera konkrety, a nie jakieś tam słowa wyciągnięte z jakiejś książki. Nie wiem, ja jakoś tak nie podchodzę do tego w taki sposób, że mam jakieś swoje sentencje, czy które chciałbym zawodnikom przekazać. Ja uważam, że mają się skoncentrować na tym, co ja od nich oczekuję w danym dniu, czy w danym meczu i to wszystko. Piłkarze byli przyzwyczajeni do tego przez ostatnie miesiące, że ich pierwszym szkoleniowcem była postać charyzmatyczna. Czy w jakiś sposób będziesz zmieniał swoje zachowanie, dostosowując się do tego wzorca? Wydaje mi się, że nie. No tutaj mam... Może nie jestem aż tak charyzmatyczny jak ten Smuda, ale również też potrafię, jak trzeba, to potrafię krzyknąć. Może nie będę tego okazywał tak bardzo na zewnątrz, ale jeżeli trzeba będzie, to na pewno w szatni parę słów zawodnicy też usłyszą. Ale ja się na pewno tak nie zmienię. Będę raczej starał się być takim człowiekiem jak do tej pory. Właśnie, ciekawe to jest, co mówisz, ponieważ pewne osoby kultywują taki twój stereotyp, że jesteś taki grzeczny, tak proszę, dziękuję, przepraszam. Chyba wcale tak nie jest, prawda? To znaczy, staram się być w miarę człowiekiem kulturalnym. Uważam, że tak zostałem wychowany i tego stylu nie zmienię, ale ludzie, którzy mnie bliżej znają, w szczególności w domu, wiedzą, że potrafię również krzyknąć i być nieraz zdenerwowanym, krzyknąć, poustawiać pewne rzeczy tak, jak ja bym to widział. I sądzę, że nieraz też trzeba będzie i w zespole tutaj, mając przekrój różnych charakterów, też nieraz trzeba będzie troszeczkę mocniej ręką uderzyć, ale wszystko tak w granicach rozsądku. Czy będziesz chciał rozpocząć swoją pracę w charakterze pierwszego trenera również od rozmów indywidualnych z zawodnikami, czy raczej najpierw będziesz chciał zobaczyć, jak będzie funkcjonował zespół? Nie, nie. Na pewno, może nie ze wszystkimi, ale z niektórymi zawodnikami na pewno będę rozmawiał. To nie podlega dyskusji. Niektórych będę chciał w jakiś sposób przekonać do tego, do ich jeszcze bardziej solidniejszej pracy, do walki o pierwszy skład, bo niektórzy zawodnicy moim zdaniem nie do końca o to walczyli, będąc tak jakby troszeczkę z boku, wiedząc o tym, że raczej nie mają szans na pierwszy skład. No ja będę ich chciał przekonać, co niektórych będę chciał tutaj przekonać do tego, żeby byli wzorem dla innych zawodników, że od nich będę jeszcze więcej wymagał niż od pozostałych, gdyż zdaję sobie sprawę, że taki trzon zespołu, który będzie grał, musi być wzorem dla pozostałych zawodników. On ich musi mobilizować w jakiś sposób, musi mi jako trenerowi pomagać. Jak będzie wyglądał pierwszy dzień twojej pracy? Dzisiaj wychodzimy na zajęcia, mamy około godziny zajęć, idziemy w teren, pobiegamy trochę, pobawimy się piłką, bardziej piłką w powietrzu, gdyż no warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, żeby pograć, więc tutaj będziemy raczej pobawimy się w piłkę ręczną, tak żeby troszeczkę było przyjemności, na pewno nie będą to ciężkie zajęcia, ten tydzień powiem tak szczerze, że traktujemy bardziej ulgowo, chcemy przyzwyczaić organizmy do pracy, która już będzie coraz solidniejsza od przyszłego tygodnia. Zanim porozmawiamy o wzmocnieniu, to porozmawiamy o zawodnikach, którzy odchodzą. Co z piłkarzami, którzy zostali wstawieni na listę transferową? To była twoja autorska decyzja?
może nie do końca moja decyzja. No to wspólnie ustaliśmy z trenerem Smudą jeszcze podczas trwania poprzedniej rundy, że z niektórymi zawodnikami no, będziemy chcieli w jakiś sposób zagospodarować, jak to tak można powiedzieć, czyli gdzieś wypożyczyć, czy definitywnie z niektórymi się pożegnać. Wspólnie żeśmy tą decyzję podjęli i tutaj powiem tak, no nie do końca ta decyzja, ona miała być zakomunikowana dopiero z naszym przyjściem tutaj na dzisiejsze zajęcia i chcieliśmy my to jako pierwsi przekazać zawodnikom. No, niektóre rzeczy już obiegły światło dzienne i tutaj troszeczkę, no, wydaje nam się, że ktoś się pospieszył. No, ale jak już takie decyzje zapadły, no, w tym momencie nie negujemy tego, na pewno z tymi chłopakami będziemy jeszcze rozmawiali, ale to też do końca nie jest tak powiedziane, że oni odejdą. No, cały czas czekamy jeszcze na wyjaśnienie spraw, jeżeli chodzi o Peruwiańczyków. Mamy nadzieję, że dotrą do nas, przynajmniej jeden z nich dotrze do końca tygodnia, z drugim powstają jakieś problemy, typu ważna umowa jeszcze z poprzednim klubem, problem jest jeszcze z wizą, także no tutaj też nie możemy się nagle rozstać ze wszystkimi i później mieć problemy, ale na pewno z grona tych zawodników, którzy zostali wystawieni, no z niektórymi się pożegnamy. No dobra, wiemy, że jest Isajlovic, jest Reina, no i najprawdopodobniej Salas, kto jeszcze? Mamy na oku jeszcze napastnika, szukamy lewego pomocnika, też mamy młodego chłopaka w zanadrzu, także no tutaj liczę, że jeszcze ktoś do nas dojdzie. Nie mówimy nazwiskami, gdyż no prowadzimy jakieś tam rozmowy z nimi, ale sądzę, że to na dniach się powinno wyjaśnić. Napastników mamy dwóch, no w sumie jak na ligę bardzo dobrych, myślę tutaj o Traore i Wicańskim. Natomiast lewego pomocnika w tym momencie właściwie nie mamy, zwłaszcza jeśli odejdzie Robert Kolendowicz. Co jest priorytetem, sprowadzenie lewego pomocnika czy napastnika? Dla mnie by było jedno i drugie, bo uważam, że tutaj Traore też nie ma następcy. Wiemy o tym, że Ilian Micański nie czuje się dobrze jako ten wysunięty napastnik i tutaj trzeba by było szukać, czy szukamy zawodnika pokroju Traore, mniej więcej z tymi warunkami fizycznymi. Lewa pomoc, no mamy Ekwueme, który jest wypożyczony i do czerwca jest jeszcze z nami, no ale też alternatywy na tą pozycję nie mamy, jeżeli chodzi o zawodnika z lewą nogą. Także no tutaj chciałbym jednego i drugiego, no ale na pewno będę zadowolony, jak przynajmniej przyjdzie jeden. Zawsze będziemy po prostu kombinowali, jeżeli chodzi o którym z tych pozycji, jeżeli któryś z tych zawodników wypadnie. Jak wygląda sprawa z zawodnikami z młodej ekstraklasy? Ilu planujesz dokoptować do kadry? Przynajmniej w tym... Na pewno już dzisiaj zajęcia z nami zaczyna Dąbrowski, to jest pierwsza decyzja, a odnośnie jeszcze jednego zawodnika zobaczymy, jak potoczą się losy zawodników, których mamy w kadrze. Damian Dąbrowski to jest zawodnik, który dostanie szansę na pierwszym, wyłącznie na pierwszym obozie i to od niego będzie zależało, czy będzie dalej? Nie, Damiana chcemy włączyć do kadry pierwszego zespołu i raczej zostanie z nami do końca tej rundy. Dlaczego akurat Damian? No przekonał swoją postawą do tego, że warto tym chłopakiem się bardziej zainteresować. Zbiera dobre recenzje w młodej ekstraklasie. Jest chwalony przez trenera. No, my też chodzimy na mecze, obserwujemy go. No i widzimy, że chłopak czyni postępy. I taka jest nasza decyzja, że on zostaje włączony z dniem dzisiejszym w kadry pierwszego zespołu. Powiedziałeś, że to, czy zostanie włączony kolejny zawodnik, zależy od sytuacji w pierwszym zespole. Możesz zdradzić, co to jest za młody chłopak, który znajduje się w najbliższej kadrze pierwszego zespołu? To znaczy zastanawiamy się nad dwoma. Jest to i pomocnik i obrońca. No tutaj jeszcze zobaczymy, jak będzie stan naszej kadry wyglądał, gdzie będziemy mieli jakieś problemy, gdyż no, chciałbym, wyjeżdżając na drugi obóz, żebyśmy mieli zawodników na dwa składy, żebyśmy mogli dwoma składami operować. No i tutaj w zależności od potrzeby, może to nie będzie zawodnik, który tak jak Damian będzie włączony od początku do końca rundy, ale będziemy brali zawodników, których będziemy może co miesiąc czy co dwa wymieniali, jeżeli nie będą podnosili swojej poprzeczki. Ilu zawodników miał być na pierwszy obóz? No w granicach 25. No drugie zobaczymy, bo nie jestem w stanie powiedzieć na chwilę obecną, iloma miejscami dysponujemy w hotelu, ale ja już zastrzegłem jedno, że chcę, żeby były przynajmniej dwa składy. Liczę, że też około 25 zawodników pojedzie z nami. Jak będą wyglądały kolejne dni przygotowań? W kolejne dni, no tak jak powiedziałem, nie będą to za ciężkie zajęcia. W tym tygodniu trenujemy tylko raz podwójnie, a tak to cały czas zajęcia będą przebiegały na dworze, na siłowni i na